A ja z ogromną radością mogę tutaj tylko wziąć udział w takim uroczystym oddaniu, przekazaniu super nowoczesnego sprzętu. Ale także cieszę się, Szanowni Państwo, że tutaj z Olkusza mogę też przekazać dobre informacje dla całego powiatu, ponieważ ten powiat będzie korzystał na inwestycjach finansowanych z programu rządowego Polski Ład, Polskie Inwestycje Strategiczne w wielkościach do tej pory nie spotykanych. Będzie to bardzo dużo środków na budowę dróg we wszystkich powiatach, we wszystkich gminach powiatu olkuskiego, ale także na super nowoczesny sprzęt. Z poprzedniego programu jeszcze to bardzo nowoczesny rezonans za blisko 5 milionów złotych, a ta karetka niech tutaj będzie takim dodatkowym elementem, czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo, żeby w nieszczęśliwych wypadkach, żeby one się jak najczęściej kończyły szczęśliwie, żeby jak najszybciej można było dojechać do pacjenta, do obywateli, to jest nasze zobowiązanie. Zobowiązanie po COVID-zie, aby jak najwięcej środków przeznaczać na służbę zdrowia. I dlatego dziękuję bardzo personelowi tej placówki, panu dyrektorowi, kierownictwu, ale chciałbym też szczególnie podziękować trzem osobom. Raz jeszcze panu ministrowi Jackowi Osuchowi, z którym bardzo często rozmawiam o problemach powiatu olkuskiego, o tym, co jest potrzebne. Naprawdę bezprecedensowa liczba, wysokość, wielkość środków została przeznaczona na przykład na drogi. To z tego programu teraz około 45 milionów. Dziękuję panie ministrze za wszystkie przemyślenia, za całą dbałość o powiat, ale także chciałem podziękować panu marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu, który także tutaj jest dzisiaj z nami w Olkuszu i tutaj w tym miejscu, i panu marszałkowi Markowi Pękowi, bo rozmowa o ziemi krakowskiej, o Małopolsce, o potrzebach poszczególnych powiatów zawsze jest dla nas preludium do rozwijania kolejnych projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, a one z kolei poszerzają perspektywy rozwoju, zwiększają szanse na nowe miejsca pracy, a o to nam wchodzi w naszym programie gospodarczym. Bardzo dziękuję panom marszałkom, panu marszałkowi Terleckiemu, panu marszałkowi Pękowi i panu ministrowi Osuchowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Proszę teraz o wypowiedź wojewodę małopolskiego Łukasza Kmita. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, inwestycje rządowe w służbę zdrowia stają się faktem, czego najlepszym przykładem jest ta karetka. W całej Małopolsce każdy ze szpitali powiatowych, ale także miejskich otrzymał dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego środki na rozwój. To same szpitale decydowały, jaki sprzęt chcą kupić, który sprzęt jest dla nich najlepszy. Łącznie w Małopolsce ze środków przekazanych przez pana premiera szpitale zostaną wsparte kwotą ponad 50 milionów złotych, a ta karetka, która stoi za nami, warta ponad 500 000 złotych, także jest efektem skutecznego działania rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i wielkich ambasadorów w terenie, czyli parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Jackowi Osuchowi, który zabiega o to, aby środki rządowe trafiały tutaj na ziemię olkuską i dzisiaj wspólnie z panem premierem w sposób symboliczny te kluczyki zostaną przekazane. Ale szanowni państwo, duże inwestycje, inwestycje rządowe to inwestycje, które już stały się faktem. 10 kilometrów stąd budowana jest obwodnica Bolesławia, gminy Bolesław, która wyprowadzi ruch z centrum miejscowości. Takich inwestycji, małych i większych, jest naprawdę bardzo wiele. Wszyscy samorządowcy zgodnie podkreślają, że tak dobrej współpracy z rządem pana premiera Mateusza Morawieckiego i z parlamentarzystami tutaj na ziemi olkuskiej, z panem ministrem Jackiem Osuchem, nie było nigdy w historii, a rekordowe wsparcie dla powiatu olkuskiego w łącznej kwocie ponad 90 milionów złotych z Polskiego Ładu spowoduje, że powiat olkuski będzie jednym wielkim placem budowy, ale takich powiatów w całej Małopolsce będzie bardzo, bardzo wiele. W imieniu samorządowców, którzy dzisiaj także będą obecni na spotkaniu z panem premierem, także dziękuję za to ogromne wsparcie.